Po wyrównanym początku do głosu doszli Radomianie. Z minuty na minutę rosła przewaga gospodarzy. Po wsadzie Karla Lindboma hydrotrack prowadził nawet 23 do 10. Pierwsza kwarta zakończyła się 10-punktową przewagą Radomian. W drugiej części spotkania przyjezdni zdołali zmniejszyć stratę i przegrywali już tylko 40 do 44. Potem nie brakowało walki, ale podopieczni Roberta Witki kontrolowali sytuację. Hydrotrack wygrał z Polfarmą 88 do 81. Jervis Williams zdobył dla Radomian 24 punkty.